oczywiście nie zatwierdzanie faktur nie jest metodą. Okay. Blisko 65% wdrożeń systemów klasy RP przekracza założony budżet. No i oczywiście ulubione przez wszystkich. Przez wszystkich protezy, czyli tymczasowe rozwiązania. Cześć! Witajcie na kanale Gierce Ninja. Dzisiaj zapraszamy Was na pierwszy serii odcinek na poziomie podstawowym poświęcony bardzo ciekawej tematyce optymalizacji procesów biznesowych. Ja nazywam się Filip i analizą procesów biznesowych zajmuję się już bardzo długo. Uważam to za ważny aspekt, szczególnie podczas wdrożenia systemu S4HANA. Jest ze mną Andrzej, który ma doświadczenie, jakże bogate, również w pracy jako kierownik projektu. Cześć Andrzej. Cześć Filip. Słuchajcie, prawidłowo zamodelowany proces to temat, który jest niezwykle ważny. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy właśnie o tej tematyce modelowania i optymalizowania procesów z perspektywy ich poprawy lub na przykład z perspektywy przygotowania organizacji do wdrożenia systemu klasy RP. Mhm. Bo mówimy to na przykładzie systemu S4HANA, to chyba większość z naszych widzów mierzy się z tym problemem. Taki projekt wdrożenia jest też dobrym pretekstem do przyjrzenia się i przeanalizowania własnych procesów biznesowych. Tak, Andrzej, wiesz co, ta perspektywa wdrożenia nowego systemu jest szczególnie ciekawa, gdyż jest to po pierwsze na czasie, jak wspomniałeś, temat dla wielu firm, ale również, wiesz, przed tym odcinkiem zerknąłem na takie statystyki wdrożeń, które są nieco alarmujące. Blisko 65% wdrożeń systemów klasy RP przekracza założony budżet, a tylko 28% organizacji udaje się zakończyć wdrożenie w planowanym czasie i budżecie. Z Twojej perspektywy, wiem, że masz doświadczenie jako kierownik projektu, zgadzasz się z tymi liczbami? I tak jest lepiej niż było. Stale. Słuchajcie, wdrożenie z takiego systemu jak S4HANA to skomplikowane i zdecydowanie trudne przedsięwzięcie. Mhm. I ta smutna statystyka, o której mówiłeś, Filip, niestety tylko potwierdza, że projekty są zbyt często realizowane poza budżetem, poza harmonogramem i to, co najbardziej boli, czyli przy mocno zmienionych założeniach. Mhm. Chcielibyśmy dzisiaj przedstawić te problemy i wyzwania na przykładzie naszego warsztatu, który w międzyczasie od tego półtora roku, jak zaczęliśmy nagrywać nasze odcinki, bardzo się rozbudował. Tak, może tego nie widać, ale to już nie jest, słuchajcie, pojedynczy warsztat, tylko to jest sieć, która działa w kilku krajach i łącznie ma ponad 60 oddziałów. Słuchajcie, we wszystkich oddziałach wdrożyliśmy spójne procesy, wdrożyliśmy SAP ERP i teraz przychodzi czas, aby to wszystko przenieść do S4HANA. Na pewno damy radę? No na pewno damy radę. Tylko korzystając z okazji, bo upgrade też jest jakąś okazją, chcemy dostarczyć do niego dodatkową wartość. A jaką, to zaraz opowiemy. No właśnie, to zacznijmy od takiej podstawowej kwestii. Wdrożyliśmy system RP w tej naszej firmie według jakichś zaplanowanych procesów. Coś w międzyczasie się z nimi działo, coś się zmieniło i tak naprawdę teraz do końca nie wiemy, jak te procesy przebiegają. Tak, przydałoby się jakieś takie narzędzie, taki proces insight, które przeszłoby się po naszych procesach i wskazało, co my teraz tak naprawdę mamy i jak to przebiega. Mhm. Na przykład zamówienie części zamiennych, które realizuje na jakiejś podstawie ktoś. I teraz pytanie, ile mamy takich dostaw, od kogo, czy warto automatyzować interfejsy do tych dostawców, do wybranych, do wszystkich, jakie kryteria zastosować? No tak, automatyzacja to spory koszt. Więc najlepiej skupić się na tym, gdzie przyniesie nam najwięcej korzyści biznesowych. Dokładnie. Sam proces i warianty dokumentów czy przebiegi w procesie to też jest bardzo cenna informacja. Wiesz, na przykład ile zapotrzebowań jest na poszczególne grupy materiałów, które wykorzystują nasze warsztaty, jaki jest ich dalszy los, dokąd trafiają, ile jest zrealizowanych, ile opóźnionych. No wiesz, tak na ogólnym poziomie to wiem, ale tak w szczególe to nie wiem. No nie? To znaczy nie mamy pojęcia dokładnie, jak szczegółowo te dane wyglądają i jak one przebiegają. No właśnie, na te informacje można jak najbardziej uzyskać z aktualnego systemu. Jak to zrobić, Filip? No tutaj właśnie wsparcie przychodzą na rozwiązania, które służą do wydobywania takich danych, czyli proces mining. Pozyskują dla nas takie informacje i umieszczają je na procesie. No to super. A jak teraz, Filip, zgodnie z najnowszymi trendami, jak mapuje się procesy przed wdrożeniem? No
właśnie, no tutaj niezmiennie najlepsza jest notacja BPMN. Bardzo Extra. Lubisz. Business Extra. Process Model and Notation. Możemy przejrzeć to, co było planowane, z tym, co w rzeczywistości, porównać to, co było planowane, z tym, co rzeczywiście mamy realizowane w systemie. BPMN jest fajny, bo się łatwo czyta. Wszyscy rozumieją. Także to jest doskonała rzecz przy ustalaniu na przykład priorytetów dla wdrożenia. Od razu widzimy, na których obszarach warto się skupić. Kolejny element to sam przebieg procesu, to co zauważyliśmy u nas w warsztacie, tak? Po analizie Process Insight, to szczegółowej, fakt, szczegółowej. Że bardzo często mamy powrót do poprzedniego kroku w procesie. Na przykład kompleksowo naprawiamy samochód po wypadku, a w trakcie naprawy przychodzi on jakby przez różne działy, tak? I musi wracać do poprzednich. Bo na przykład brakowało części, albo w międzyczasie tych części nie było, potem zostały dostarczone. No właśnie, ten Filip, ten just in time nam tak nie do końca wyszedł. Dokładnie. A to generuje spore nieaktywności. Zwłaszcza jeśli zaczął naprawdę jeden zespół, a kontynuuje kolejny. Tutaj zdecydowanie pomogłoby narzędzie takiej klasy, taki proces intelligence. One mają taką ciekawą opcję, która pozwala na identyfikację chociażby wąskich gardeł, odchyleń w procesie kroków manualnych, czy właśnie tych nawrotów. No właśnie to by nam zdecydowanie pomogło. Tak. I wiesz co, ja myślę, że już samo porównanie procesu rzeczywistego do planowanego, to już jest bardzo duża wartość. Okay. Idealnie, gdyby jeszcze dało się porównać, jak wyglądał nasz czas trwania poszczególnych kroków, jak to wygląda w procesach standardowych, jakie mamy odchylenia, na przykład zakupy. Ile trwa generowanie poszczególnych dokumentów. Teraz pytanie, czy da się to obsłużyć warstwą narzędziową? No właśnie, to jest ten proces intelligence. On takie informacje ma, również takie dla tych standardowych procesów. W niektórych produktach zawierana jest też baza wzorcowych procesów. No rewelacja, no, to ja mogę przystępować do wdrożenia S/4HANA. Tylko trochę sporo tego, Filip. No i tak i nie, bo cała sztuka to właściwie przygotowanie procesowe. Może podsumujmy, jak by to wyglądało w naszych zakładach. Zacznijmy od mapowania istniejących procesów, tutaj wspomniany przez Ciebie BPMN i porównanie do poprzednich założeń. Robimy to z użyciem narzędzia do współpracy zespołowej, tak żeby cały zespół mógł równocześnie pracować i analizować te procesy. Tak, to nam pozwoli na identyfikację zmian i odchyleń w tym procesie. Dobry wkład decyzyjny dla tego, jak ma wyglądać docelowy proces. Bardzo dobry wkład. Ja proponuję, żeby kolejny krok to był na przykład proces mining. Okay. Czyli sprawdzimy, co gdzie przepływa w systemie i w jakich ilościach. To na przykład w planowany taki upgrade tego systemu, gdzie warto szukać automatyzacji, co robimy źle, co można poprawić. W procesie na przykład zatwierdzania faktur, tak, dochodzi do opóźnień. Narzędzia te mogą pomóc identyfikować, gdzie dokładnie występują problemy i jak je rozwiązać. W efekcie procesy stają się coraz bardziej efektywne, a to przekłada się na oszczędności czasowe, no i konsekwencji finansowe. Tak, tak. Oczywiście nie zatwierdzanie faktur nie jest metodą. Okay. Dobrze, ale Filip, czy w takim razie te narzędzia dają korzyść tylko w trakcie wdrożenia? Na przykład S/4? No właśnie, tak się często zdarza, ale nie tylko. Tak? Nie tylko podczas wdrożenia S/4. Często podczas wdrożenia modelujemy jakiś idealny proces, natomiast potem na osi czasu ten proces się nam troszkę zmienia. Powstają wyjątki, na przykład dostawca zapomniał dostarczyć numeru zamówienia. Pojawiają się tak zwane trudne przypadki, czyli klient nie ma na przykład wystarczającego limitu kredytowego, aby coś u nas kupić. No tak. I wtedy pojawiają się takie elementy jak obejścia, czyli koniec miesiąca trzeba szybko sprzedać, więc pomijane są pewne procedury. Dokładnie. Poprawki, tak jest. Bardzo ciekawa kategoria, czyli zrobiono błędy, które trzeba naprawić. No i oczywiście ulubione przez wszystkich. Protezy, czyli tymczasowe rozwiązania, które mają umożliwić działanie do czasu wprowadzenia docelowego rozwiązania, a najczęściej już zostają z nami na zawsze w systemie. No właśnie. I teraz życie pisze scenariusz, który nie śnił się nawet naszemu zespołowi, który modelował nasz wzorcowy proces, gdyż nasz proces już nie wiadomo jak wygląda. Ma drobne korekty, uproszczenia, nowe warianty, alternatywne, specyficzne przypadki, różne sposoby realizacji tych procesów, zależnie od tego, jaki scenariusz napisze życie procesowe. No tak, i po pewnym czasie od wdrożenia nikt już nie wie,
Jak ten proces wygląda i jak powinien wyglądać? No właśnie. I tutaj wracając do twojego pytania, tak? Dlatego właśnie warto nie tylko podczas wdrożenia nowego systemu korzystać z takich narzędzi, ale również na bieżąco monitorować, optymalizować nasze procesy. No i zawsze warto być przygotowanym na takie niespodziewane przypadki i mieć plan na ich rozwiązanie. No tak, Filip, ale pamiętajmy też o naszym poprzednim wątku, czyli wdrożeniu. Stosując takie narzędzia, no praktycznie nie ma możliwości pominięcia istotnych kwestii procesowych, czyli tak naprawdę głównej przyczyny, która wpływa nam na odchylenia harmonogramu i budżetu, o których mówiliśmy na starcie, tam gdzie podawałeś te ciekawe statystyki. No dokładnie. Dlatego myślę, żeby to lepiej zobrazować, w kolejnym odcinku przygotowaliśmy dla Was demo takiego systemu. Pojawi on się w sekcji na poziomie zaawansowanym. Już dzisiaj zapraszamy do śledzenia naszego kanału. No i oczywiście komentowania Waszych doświadczeń z Upgrade do S4HANA. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.